dzisiejszym wydaniu powiemy o planowanym budżecie na rok 2016. Zaapelujemy o przekazywanie poobozowych pamiątek. Przyglądniemy się przygotowaniom do nadchodzącej zimy. Poinformujemy o wyjeździe formacji tanecznej Efekt na zawody do Austrii. Oraz zaprosimy na salon poezji do MDSM-u, a także na spotkanie z Mikołajem na oświęcimskim rynku. Projekt budżetu miasta na rok 2016 jest już gotowy. W przyszłym roku dochody planowane są w wysokości ponad 158 milionów złotych, a wydatki na poziomie ponad 169 milionów złotych. Ja bym ocenił, że to jest bardzo ambitny i bardzo prorozwojowy budżet, dlatego że zarówno po stronie dochodowej mamy znacznie też większe wpływy wynikające z tych inwestycji, które zostały między innymi oddane w tym roku, choćby na firmie chemicznej, to pozwala nam też zarówno zwiększyć dochody, jak i też planować większe wydatki, ale także pozyskaliśmy znaczne środki zewnętrzne, które też nam pozwolą zrealizować wiele zadań. Zabezpieczamy w tym budżecie wszystkie podstawowe rzeczy, które wynikają z obowiązku gminy, jeżeli chodzi o finansowanie. Myślę tutaj głównie o oświacie, o kwestii związanej z utrzymaniem i oczyszczaniem miasta, z kwestii zieleni, kwestii pomocy społecznej, kultury, zdrowia czy kultury fizycznej. Jest tych obszarów wiele i wszystkie są z naszej strony zabezpieczone, jeżeli chodzi o bieżące funkcjonowanie. Na inwestycje zaplanowana jest kwota 35,5 miliona złotych. Oczywiście kluczową kwestią jest tutaj basen. Przewidujemy w roku przyszłym finansowanie w wysokości 18 milionów złotych. To jest prawie połowa tej kwoty, ale także zabezpieczamy inne zadania, między innymi związane z komunikacją, z transportem. Tutaj duże nakłady są, około 3 milionów jest dofinansowania obwodnicy północnej, która jest bardzo ważna dla miasta Oświęcim, choć zadanie to jest realizowane przez województwo małopolskie, to miasto Oświęcim dokłada tutaj prawie 3 miliony złotych do tej inwestycji, ale także są realizowane w roku przyszłym, czy będą realizowane inne inwestycje drogowe, takie jak między innymi właśnie tutaj ulica Krzywa, na której jesteśmy, która też przez mieszkańców jest bardzo długo oczekiwana i była też w planach inwestycyjnych, nawet moich poprzedników, ale mi się nie udało tego zrealizować. Przygotowaliśmy tutaj aktualizację projektu, doprowadziliśmy do pozyskania pozwolenia na budowę i to zadanie będzie realizowane w roku przyszłym. Inne obszary, które chcemy realizować, to między innymi właśnie kwestia tutaj na osiedlu Zasole, trójkąta bermudzkiego tak zwanego właśnie, gdzie będziemy realizować też budowę parku za kwotę prawie 2 milionów złotych. Jest to zadanie dofinansowane z oświęcimskiego strategicznego programu rządowego. W przyszłym roku chcemy rozpocząć także budowę hali przy Zespole Szkół nr 1. To jest też, bym powiedział, efekt dyskusji i rozmów zarówno z mieszkańcami, jak i też z różnego rodzaju środowiskami sportowymi, którzy oczekiwali właśnie takiego zadania. Chcemy rozpocząć budowę tej największej hali sportowej w Oświęcimiu w roku przyszłym, zakończyć w roku 2018 w cyklu prawie 20 miesięcy. Chcemy to zadanie zrealizować. Wspólnie z powiatem także chcemy w roku przyszłym zrealizować budowę ulicy Szpitalnej. To zadanie projektowo zostało przygotowane w tym roku. Zostanie ono właśnie zrealizowane w tym zakresie w roku 2016. Rozpoczęcie nastąpi także modernizacji ulicy Słowackiego. Będzie to zadanie realizowane w cyklu dwuletnim w roku 2016 i w roku 2017. Dokument, który pozwala na sprawne zarządzanie finansami miasta, został przekazany do Komisji Rady Miasta. Listopad to tradycyjnie początek prac nad budżetem miasta, przynajmniej jeżeli chodzi o Radę Miasta. Do 15 listopada prezydent jest zobligowany złożyć projekt budżetu do Rady Miasta. Ten termin oczywiście również w tym roku został dopełniony. Od momentu, kiedy projekt budżetu wpłynie do Rady Miasta, zaczynają nad nim pracować radni w poszczególnych komisjach. To potrwa, trudno teraz określić czas, no bo to z jednej strony oczywiście trzeba działać tak szybko jak to możliwe, ale nie wolno działać ze szkodą dla jakości. Więc rozpoczną się prace w komisjach Rady Miasta nad budżetem. Każda komisja w tym zakresie, do jakiego jest powołana, jaką tematyką się zajmuje. A potem oczywiście będzie głosowanie budżetu na sesji Rady Miasta. Najpóźniej radni zobligowani są zrobić to do końca stycznia.
Miejsce pamięci Auschwitz to nie tylko rozległy teren i autentyczne poobozowe bloki, baraki, wieże strażnicze. To także dziesiątki tysięcy przedmiotów o szczególnym charakterze, wymowie i symbolice. Pamięć nie jest dana raz na zawsze. W chwili, gdy odchodzą ostatni naoczni świadkowie i ocalali, musimy wspólnie starać się ją budować na tym, co nam pozostaje. Relacjach byłych więźniów i autentycznych przedmiotach związanych z KL Auschwitz. Niemiecka SS wykonała gigantyczną robotę, by wszystko, co poobozowe, przestało istnieć. Palili części obozu, niszczyli archiwa. Natomiast wiemy, że wiele rzeczy przetrwało. Te rzeczy są albo u nas, albo w rękach prywatnych. Jeśli są w rękach prywatnych, to nie uczestniczą jakby w narracji historycznej. Nawet jeśli są to cenne pamiątki, rodzinne, to one są jakby wyjęte spoza obiegu historycznego. One nie współgrają z wszystkim innym, co zostało zachowane. Tutaj będą nie tylko, że otoczone jak najpełniejszą troską, opieką konserwatorską, ale przede wszystkim ponownie wrócą jako składniki tejże historii, będą pokazywane, będą uwzględniane w badaniach, będą współgrały z wszystkimi innymi podobnymi im przedmiotami czy dokumentami. Bardzo prosimy o rozważenie przekazywania tego typu rzeczy, jakichkolwiek, których nawet wartość dzisiaj jest trudno ocenić, wartość historyczną. To może wyjść dopiero w badaniach, to może wyjść we współgraniu z innymi podobnymi obiektami. O przekazywanie ich do muzeum. Tutaj jest ich miejsce. To jest ta historia. Wśród najnowszych darów przekazanych do zbiorów miejsca pamięci są m.in. prace artystyczne, listy obozowe, a także drobne przedmioty należące do więźniów obozu. Osobiste pamiątki związane z historią tego miejsca mają ogromne znaczenie zarówno dla upamiętnienia ich właścicieli, jak i dla uzupełnienia naszej wiedzy o niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Ekipy Zakładu Usług Komunalnych prowadzą ostatnie prace przygotowujące do nadchodzącej zimy. Już sypał pierwszy śnieg, a temperatury powoli spadają poniżej zera. W Oświęcimiu na zlecenie Urzędu Miasta za utrzymanie chodników, ulic wewnątrzosiedlowych i powiatowych odpowiada Zakład Usług Komunalnych. Sprawdzamy, jak jest przygotowany na nadejście zimy. Cały czas jest prowadzony dyżur telefoniczny w postaci takich dyżurów też domowych. Natomiast w sytuacji, kiedy pogoda ulega jakiemuś znacznemu pogorszeniu, jest osoba, która przebywa cały czas na bazie i koordynuje całą akcją zimową. Jesteśmy po przeglądzie sprzętu. Mamy nadzieję, że nie będzie żadnych awarii w trakcie wykonywania usługi. Są to pługopiaskarki, ciągniki z pługami, jak i również piaskarki, które są ciągnione za ciągnikami. To jest mniejszy trochę sprzęt. No i oczywiście szereg mniejszego sprzętu, który wykorzystywany jest podczas ręcznego wykonywania usług w trakcie akcji zimowej. Mamy zgromadzone 500 ton piasku i 500 ton soli. Oczywiście w trakcie sezonu zimowego te zapasy będą sukcesywnie uzupełniane. Poszczególne drogi posiadają swój standard. Drogi o wyższym standardzie oczywiście wyruszamy na nie wcześniej, w zależności od intensywności opadów wysyłamy służby, no i staramy się reagować zgodnie z zapisami kontraktów, które posiadamy z zamawiającym usługę. Tancerze formacji Effect i Happy ze szkoły tańca Prestige będą walczyć o medale na międzynarodowym turnieju formacji tanecznych Donau Cup 2015 w Wiedniu. Wezmą w nim udział 34 formacje w kategorii standard i tańce latynoamerykańskie. To prestiżowy turniej od lat cieszący się dużym zainteresowaniem najlepszych zespołów z Austrii, Niemiec, Holandii, Polski, Czech, Węgier. Donau Cup to przygrywka do Mistrzostw Świata. W ubiegłym roku formacja Effect zajęła na nim trzecie miejsce. Dużo emocji czeka nas już 12 grudnia. Wtedy również w Wiedniu formacja Effect, która jest tegorocznym mistrzem Polski FTS, będzie reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Świata Formacji Tanecznych w tańcach latynoamerykańskich WDSF. Trzymamy kciuki, a o wynikach tanecznych rywalizacji poinformujemy w kolejnych wieściach. Udział formacji w obu turniejach możliwy jest dzięki wsparciu finansowemu miasta Oświęcim oraz prywatnych sponsorów.
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży zaprasza w niedzielę 29 listopada o godzinie 16 na 58 Krakowski Salon Poezji pod tytułem Klonom ręce opadły i mnie. Wiersze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej zaprezentują Dominika Bednarczyk i Anna Tomaszewska z Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie przy akompaniamencie Piotra Skupniewicza. Powoli zbliża się 6 grudnia, a wraz z nim Mikołaj. To jeden z ważniejszych dni dla naszych milusińskich, którzy z utęsknieniem czekają na jego przybycie. Święty Mikołaj przyjedzie do naszego miasta wraz z reniferami i pomocnikami. W niedzielę 6 grudnia zapraszamy więc na Oświęcimski Rynek, gdzie od 11 do 19 stanie miasteczko Świętego Mikołaja. Podobnie jak w ubiegłym roku o godzinie 16, Święty Mikołaj wspólnie z najmłodszymi mieszkańcami miasta zapali światełka na miejskiej choince oraz na Oświęcimskim Rynku.